Kanclerz Olaf Scholz został ewakuowany do schronu. Dramatyczne filmiki krążą już po sieci, zdjęcia z tego wydarzenia. Pokażę wam fragment, proszę bardzo. Tutaj, jak widzicie, bezpośrednio po przylocie samolotem musieli zastosować się do środków bezpieczeństwa. Później było odwiezienie kanclerza Niemiec do schronu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ma odwoływane spotkania w związku z eskalacją konfliktu. A co jeśli wam powiem, że to wszystko to jedna wielka ustawka? Ja się nazywam Maciej Prostawka, witam szanownych państwa bardzo serdecznie. Jakby tak teraz poczytać media, no to można byłoby się spodziewać, że my już jesteśmy w tym konflikcie. Może jeszcze nie aż na tyle Polska, ponieważ póki co mamy własne sprawy i nawet Ukraińcy gdzieś tam zeszli na drugi plan. Tak naprawdę nawet nie zajmujemy się tym, czy rząd w dalszym ciągu wysyła sprzęt na Ukrainę, czy w dalszym ciągu sprowadza do nas zboże ukraińskie. Nie obchodzi nas to. Teraz ważna jest sprawa, kto utworzył koalicję. No i czy w koalicji uda się lewicy przepchnąć aborcję, Tuskowi kredyty, czy Tusk odzyska KPO, bo miał to zrobić drugiego dnia, i czy Petru przypadkiem nie jest zbyt logicznym posłem. Bo tak, okazuje się, że w tej całej układance to właśnie Petru wychodzi na tego najbardziej analitycznego, tego, który faktycznie dba o interes polskiego budżetu. Jest to zaskakujące, bo jeszcze 4-5 lat temu to właśnie on przyniósł upokorzenie całej Nowoczesnej, którą sam stworzył przez jego, no oczywiście te rzekome wyloty na Maderę i to, że nie był konsekwentny w czynach, które sam przedsięwziął, ale również przez jego ekonomiczne górnolotne hasła, które później nie okazywały się zbyt prawdziwe, no to teraz on zdaje się tym najbardziej chłodnym, analitycznym człowiekiem. Mimo wszystko nie ma co zapominać, że konflikty na świecie istnieją i dotyczą nas, Polaków, Europejczyków, Zachodu, zwłaszcza Zachodu, bo jak się okazuje, Wschód nie za bardzo nawet w to ingeruje, chyba że kraje powiązane z Palestyną, no to jak najbardziej. Kraje muzułmańskie teraz do tego dołączają i przez to my być może będziemy zmuszeni dołączyć. To jest właśnie zdjęcie z tego wydarzenia, jak Olaf Scholz został zmuszony do tego, żeby zastosować się do środków bezpieczeństwa. No i proszę bardzo, niby wygląda to naprawdę bardzo dramatycznie, ale jeśli przyjrzymy się temu bliżej, to zauważymy, że ludzie, którzy stoją dalej, wcale do żadnych procedur bezpieczeństwa nie musieli się stosować. Widzicie? Więc czy jest to tylko spektakl, czy może faktycznie groziło niebezpieczeństwo, nie wiem, tylko samolotowi, w którym leciał Olaf Scholz? No nie wiem. W każdym razie nikt nie ucierpiał, nikomu nic się nie stało, a do schronu raczej nie zeszli ci ludzie, którzy byli postronni i również byli na tym samym lotnisku. A przynajmniej o nich media już nie mówią. Co ciekawe, Niemcy, generalnie jeśli poczytamy sobie w komentarze, no to są takie, no nie powinniśmy takich popierać, nie powinno się tak mówić. O, na przykład Chris napisał, kanclerz Rzeszy zabity w Izraelu, to byłoby dopiero coś, chichot historii. No jak można tak żartować, drodzy państwo? To nie są żarty na miejscu i nie powinno się w ten sposób w ogóle pisać. Za każdym razem ten sam cyrk. Teatrzyk odwalony, pytanie czy widzowie łykną. Szopka się kręci, ustawka. No i jeśli wejdziemy na Twittera, gdzie właśnie te nagrania i te zdjęcia krążą, no to możemy zauważyć, że kurde, internauci już nie za bardzo to łykają. Okazuje się, że chyba po tych wszystkich covidowych ustawkach już jesteśmy do tego na tyle przyzwyczajeni, że od razu wychwytujemy, kiedy coś jest nie tak, kiedy coś może być nie tak, no bo jasne, są również takie sprawy, które są poważne i internauci od razu doszukują się drugiego dna, kiedy jego po prostu nie ma. Ale w tym przypadku, jak mamy tak bardzo jednostronne media i tak naprawdę poza Twitterem obecnie o Izraelu nie usłyszycie żadnej negatywnej informacji, a o Palestynie cały czas. I tak naprawdę to nie Izrael walczy z Palestyną, a z Hamasem,
Czyli ci wszyscy niepełnoletni ludzie, kobiety, emeryci, którzy żyją sobie w tych cywilnych jednostkach, również są widocznie z Hamasu i oni również mają być terrorero, no to generalnie jest coś nie tak. My widzimy tylko jedną stronę medalu, tylko jedną narrację w tej całej sprawie, a na drugą przymykamy oczy. Tymczasem właśnie nie warto zapominać o tym, że konflikt dalej się dzieje. Wagnerowcy wysłani, by szkolić Hezbollah. Ukraińskie służby opuściły Białoruś i udały się do Syrii. Według Ukraińskiego Centrum Narodowego Sprzeciwu najemnicy z tzw. grupy Wagnera opuścili obecnie Białoruś i udali się do Syrii, aby doszkolić terrorystów z Hezbollahu. Według tej organizacji Wagnerowcy wcześniej mieli także szkolić Hamas, który 7 października zaatakował Izrael. No i zauważcie, z jednej strony możemy się cieszyć, że okej, Wagnerowcy opuszczają Białoruś, nie zagrażają już nam, bo przecież to oni mieli stacjonować tuż przy naszej granicy i ewentualne prowokacje miały być za ich miały właśnie być po ich stronie, nie? Ale z drugiej strony, skoro już teraz czytamy informacje o tym, że Wagnerowcy, grupa Wagnera, rosyjska grupa Wagnera ma szkolić Hamas, czyli Rosja ma szkolić Palestyńczyków, szerzej mówiąc, no bo tak naprawdę to jest wojna pomiędzy Palestyńczykami a Izraelem, a szerzej dalej pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi, no to już tutaj faktycznie możemy się nieco zaniepokoić, ponieważ my już możemy zostać wrzuceni do tej wojny zupełnie przypadkiem, ponieważ po prostu jesteśmy częścią Zachodu i tak samo jak inne kraje Zachodu wspieramy teraz wyłącznie jedną stronę. Nie pozostajemy tutaj neutralni, a Stany Zjednoczone już przygotowują swoje wojsko do pomocy. Business Insider. USA przygotowują wojsko. Ma być gotowe, by wesprzeć Izrael. USA wystawiają 2000 żołnierzy, którzy są w gotowości do rozmieszczenia na Bliskim Wschodzie. Jak poinformował Pentagon, sekretarz obrony USA Lloyd Austin wydał dziś rozkaz, by 2000 amerykańskich żołnierzy było gotowych do rozmieszczenia na Bliskim Wschodzie w celu wsparcia Izraela. Czyli ten biedny Izrael 10-milionowy, który teraz ma problem z grupą tam kilku, nie wiem, tysięcy czy kilkudziesięciu tysięcy ludzi z Hamasu, czyli skrajnych radykalistów, którzy chcą ich unicestwić, musi posiłkować się znowu żołnierzami ze Stanów Zjednoczonych. Pytanie, na ile faktycznie Stanom Zjednoczonym starczy zarówno militariów, jak i samych żołnierzy. Bo zauważcie, że pomagamy Ukrainie, waląc w nich całe miliardy dolarów. Jeśli weźmiemy pod uwagę nie tylko Stany Zjednoczone, ale cały Zachód, w tym również Polskę, która zainwestowała tam ponoć według wyliczeń około ponad 100 miliardów złotych, sama Polska, a bierzmy pod uwagę ile krajów pomaga Ukrainie, no to czy faktycznie jeszcze zostanie coś na Izrael? Okazuje się, że tak. I nawet Joe Biden powiedział, że no, jak on to ujął? No do jasnej cholery, nie do jasnej cholery, jakiegoś innego stwierdzenia użył, że no przecież jesteśmy Stanami Zjednoczonymi, my możemy pomóc każdemu i to my wprowadzamy pokój. Ale czy na pewno? Czy na pewno, kiedy teraz już nikt nie interesuje się praktycznie Polską, bo do tej pory jeszcze byliśmy zaangażowani w ten konflikt na Ukrainie nie tylko bezpośrednio, ale również granicząc z tym państwem. Więc jakby nie było, NATO również musiało się przejmować i Polską. Teraz, kiedy rozbroiliśmy się na potęgę, no to nagle okazuje się, że w potrzebie jest również ten Izrael, który przecież walczy z tymi dziwnymi ludźmi, którzy im tam kilkaset osób pozbawili dalszej możliwości egzystencji na tej planecie, więc muszą teraz przecież bombardować całe osiedla. Jeśli chodzi o te osiedla i ten szpital, o którym ostatnio jest bardzo głośno i nagle Izrael zaczyna usuwać filmy, które sam zamieszczał i generalnie ta cała historia kupy się nie trzyma, no to przyjrzymy się temu może w następnym filmie, żeby teraz już was nie obarczać aż takim kompletem tych wszystkich informacji. Jeśli chcecie taki film bardzo konkretny, to napiszcie w komentarzach, bo mam już zrobiony pod to research. Nawet możemy porównać sobie dźwięk rakiet palestyńskich i izraelskich z dźwiękiem, który był podczas właśnie bombardowania tego szpitala. No i zobaczycie, jak wiele rzeczy tam nie gra. No ale mamy już tutaj informacje takie, że nie do końca Izrael jest tutaj bez winy, nie?
To nie jest tak, że są nieskalani, czyści, tylko ci Palestyńczycy są tacy wredni dla całego świata. Joe Biden poleci mimo wszystko do Izraela. Waszyngton już ujawnił datę. Prezydent USA Joe Biden w środę poleci do Izraela, przekazał sekretarz stanu Antony Blinken. Wizyta Bidena jest związana z wojną, jaka toczy się między Izraelem a rządzącym w strefie Gazy Hamasem. Waszyngton wspiera w tym konflikcie Izrael i potępia działania Hamasu. No a co innego miałby zrobić? Przecież Izrael wpakował taką kupę kasy już przez dekady, że teraz nie może się z tego wycofać. I to dlatego właśnie w Stanach Zjednoczonych góruje taka narracja, że to Izrael został zaatakowany. No jasne, został w tym wypadku, ale to nie jest tak, że oni się atakują tam nawzajem cały czas. I to po prostu w tym momencie eskalowało po tym, jak chociażby im betonowano studnie i nie mieli możliwości dostania się do normalnej wody. No to są chyba działania skrajnie niehumanitarne, nie? U nas mamy problem z tym, że Straż Graniczna wykonuje pushbacki na Białoruś. Co tak naprawdę wiąże się z tym, że wtedy Białoruś musi się zaopiekować tymi ludźmi, tymi imigrantami. Nikomu nie odbieramy podstawowych praw człowieka, tak jak prawo do chociażby życia. A tutaj mamy niestety działania dużo bardziej radykalne. Wyobraźcie sobie, jaki film Agnieszka Holland nagrałaby o Polaka, gdybyśmy my zabrali elektryczność, wodę i jedzenie ludziom, którzy stacjonują czy to przy granicy, czy w naszych obozach dla uchodźców. Generalnie państwa islamskie też się już tutaj nie pierniczą, bo przyznają się wprost do tego, co robią. Państwo islamskie na przykład przyznało się do ataku Terrorero w Brukseli. Tych ataków mamy coraz więcej. Francja już teraz podnosi stopień zagrożenia i piszą o tym wprost. Francja obawia się kolejnych zamachów. Wojsko wyszło na ulicę. Do najwyższego poziomu podniesiono alert bezpieczeństwa we Francji, a na ulicę wysłano 7 tysięcy żołnierzy. Takie działania zostały podjęte po piątkowym ataku nożownika, który zrobił coś niedobrego nauczycielom w liceum w Arras w północnej Francji. Władze obawiają się przeniesienia tego z Bliskiego Wschodu, zwłaszcza po wezwaniu Hamasu do przeprowadzenia Dnia Gniewu. Dnia Gniewu. We Francji mamy podniesiony stopień alarmowy. Wojsko wychodzi tam na ulicę. Macron obawia się, że ci wszyscy dobrzy ludzie, których tam wpuszczano latami, którzy tak naprawdę mają już tam dzieci i to są dzieci tych rodziców, oni się urodzili często we Francji, to tych ludzi teraz obawia się Macron, że może być faktycznie zagrożenie. Wprost nazywa imigrantów najgorszą hołotą? Czy jak on to tam powiedział? No ludzie. To jest coś, przed czym ostrzegała prawica w Europie już bardzo dawno temu i nazywano ich naziolami, faszystami, że jak tak można, to jest coś niepojętego, że my powinniśmy wszystkich wpuszczać z otwartymi ramionami. To nic, że nie mają dokumentów, to nic, że nie mogą nam udowodnić, że ten to lekarz, a tamten to inżynier budownictwa. To nic, że nie mają w ogóle żadnych dokumentów i musimy im wygenerować nowe na słowo. To nic. A później, kiedy już wzrastają wskaźniki przestępczości, to nie możemy mówić chociażby tego, jakiego koloru skóry był ten człowiek. Skąd on w ogóle pochodzi? Bo po co to mówić? To tylko nastroje społeczne pogarsza. A właśnie tak nie jest. Bo teraz znajdujemy się w takim punkcie, który jest już praktycznie bez wyjścia. Bo my nie jesteśmy w stanie odwrócić tego, co się wydarzyło. My nie jesteśmy w stanie zawrócić rzeki kijem. Teraz musimy połknąć to całe piwo, które go sobie naważyliśmy. Musimy je całe wypić. I pytanie, czy ten kac, którego będziemy mieli następnego dnia, nie będzie morderczy.